Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, przyszły prezydent Polski, który wygrywa z Hołownią albo z Trzaskowskim. Nie wiemy jeszcze, tak mówił, tak przewidywał profesor Antoni Dudek w Salonie 24, z kim pan wygra, jak pan sądzi. Dzień dobry, panie redaktorze. Myślałem, że przyszedłem na wywiad, a tymczasem przyszedłem po wróżby. Wróżby nie wróżby. Rzeczywiście profesor Antoni Dudek twierdzi, że ma pan duże szanse przejść do drugiej tury wyborów prezydenckich. Czy ma pan takie ambicje? Na razie żadne sondaże nie potwierdzają prognoz skądinąd bardzo sympatycznych profesora Dudka. Chciałbym, żeby to było możliwe, to znaczy, żeby rzeczywiście, żeby mógł jako polityk, jako lider osiągnąć tak duże poparcie, żeby wyprzedzić wszystkich innych pretendentów. Natomiast droga do tego daleka. Gdzieś na jesieni lub zimą będą dopiero prawybory Konfederacji. Nie wiadomo, kto je wygra. Przypomnę, że poprzednio była prawdziwa rywalizacja i tym razem też będzie, bo my w Konfederacji nie robimy ustawek, tylko mamy rzeczywiście wiele nurtów, wielu liderów. A jak skończą się prawybory, to będzie dopiero wiadomo, kto jest kandydatem Konfederacji i wtedy będziemy sobie, że tak powiem, przymierzać. A na razie panie marszałku, ja wiem oczywiście, że takie mówienie to jest palenie osoby i palenie kandydatury często, ale jednak podstawą jest to, że albo się chce, albo się nie chce. Chce się, bo mówi się młody Bosak. A ten Bosak jest po 40, wie pan o tym? Na tle innych polityków jestem wyraźnie młodszy, więc już się nie oburzam, nie obrażam, nie wkurzam, jak ktoś mnie nazywa. Młodość jest atutem. I tak i nie. Większość wyborców to ludzie starsi. Ludzie starsi z trudem ufają ludziom młodszym, więc to może być atut, ale w polityce to może być też obciążenie czy problem. Ja mam tę sytuację, że od 20 lat jestem postrzegany jako młody polityk. I forever young. Powiedzmy, że czekam już z wytęsknieniem, żeby przeważająca większość dziennikarzy i komentatorów klasyfikowała mnie jako polityka w średnim wieku. Uważam, że to jest w ogóle grupa, do której nikt za bardzo nie chce się zaliczyć, że to jest bardzo dobra grupa bycie w średnim wieku. Uważam, że gdzieś tam powyżej 25 roku życia przestaje się być młodzieżą, staje się człowiekiem w średnim wieku. Po 25 roku życia? No, a dlaczego nie? Matko Boże. A dlaczego nie? Matka myślała się w średnim wieku, to po 40. Ja już od dobrych 15 lat klasyfikuję się jako pan w średnim wieku. Jestem z tego dumny i śmieszy mnie trochę to, kiedy ludzie w wieku lat 40 ciągle próbują udawać młodzież. Tym bardziej, że bycie człowiekiem w średnim wieku, bycie mężczyzną w średnim wieku, bycie mężem, bycie ojcem ma sporo zalet. Trójki dzieci. Natomiast bycie młodzieżą ma sporo wad, o których się nie mówi. Chyba przegapiłem pana odpowiedź. Chciałby pan być prezydentem czy nie? Jest bardzo niewykluczone, że będę startował w wyborach, prawyborach prezydenckich w tym roku i rywalizował o nominację Konfederacji w tym wyścigu. Grzegorz Braun został przywrócony w prawach członka Konfederacji. Powiem panu coś, czego nie powinienem mówić, ale panu powiem, bo mnie tutaj też łajano. Jak zobaczyłem tę historię w telewizji, to się mimowolnie uśmiechnąłem. Mówię, kurczę, co to w ogóle jest? Co to za historia? Proszę uważać każde słowo, bo może przekreślić naszą dziennikarską karierę. Wiem, ale mimowolnie się uśmiechnąłem. Mówię, co to jest za jakiś happening? Jak mogłoby to przyjść do głowy, żeby biegać z gaśnicą i robić takie rzeczy? Co to w ogóle jest? To jest niemożliwe. A potem oczywiście się łajałem, że nie wolno mi tak reagować i tak dalej, i tak dalej. Ale zastanawiam się... A później zobaczył pan memy. Potem zobaczyłem memy, a potem usłyszałem o Grzegorz Braun, tą słynną piosenkę Kto zgasić świecę, tak będzie umiał, tę przeróbkę. Ale pomyślałem sobie, że dla was ktoś taki jak Grzegorz Braun jest z jednej strony obciążeniem, dużym obciążeniem wizerunkowym, ale jest też atutem, bo on ma swoich może jedno, dwu, myślę, że może 3-procentowych, no nie wiem, czy może, mogę tak powiedzieć, ale wyznawców ma jednak. I widzę to po komentarzach, że jest grono ludzi w mediach społecznościowych, które ewidentnie stoją za Grzegorzem Braunem. No są tacy ludzie, oczywiście. Za każdym z liderów Konfederacji stoi jakaś grupa. Obciążenie czasu. Siła Konfederacji, że jesteśmy ruchem ludzi z krwi i kości, prawdziwych liderów, którzy czasem odwalają jakąś grubą akcję, której inni by nie zrobili i no właśnie ją potępiają. Gruba akcja, tak. Tutaj stanowisko się w żadnym razie od dnia, kiedy to się wydarzyło, do teraz moje nie zmieniło. Ja uważam, że to było nie tylko niepotrzebne, ale wręcz... Ale pan to klasyfikował jako wybryk. I chyba słusznie, chociaż inni mówią, że przestępstwo poniesie... Znaczy, czy przestępstwo to są to ceni. No tak. No natomiast tak. Na poziomie sejmowym to takie... Trochę chuligaństwo. Ja jestem młodszy od Grzegorza Brauna, tak. Ale bym tego nie zrobił. Atut czy obciążenie Grzegorz Braun?
czy pół na pół? Ja to i w niektórych sytuacjach obciążenie. Zależy, z której perspektywy spojrzeć. Po prostu wyborcy w Polsce mają bardzo różne oczekiwania. To jest w ogóle problem z demokracją. Że politycy w demokracji mają zaspokajać oczekiwania społeczne, co do zasady, tak to powinno działać. Natomiast każdy, kto trochę dłużej obserwuje badania opinii publicznej i uczestniczy w ogóle w demokratycznych kampaniach wyborczych, to się orientuje, że ludzie mają naprawdę bardzo wzajemnej kolizji oczekiwania i to nie tylko z przeciwnych partii. W ramach wyborców jednej partii ludzie miewają zupełnie kolizyjne oczekiwania i w konkretnych sprawach, i percepcje konkretnych osób. Natomiast fenomen Konfederacji polega na tym, że jesteśmy razem, mimo że jesteśmy różni. I traktujemy się z szacunkiem, i traktujemy, i współpracujemy po partnersku. Ale już ta decyzja o przywróceniu Grzegorza Brauna do praw członka Konfederacji wywołała... Członka klubu. Członka klubu wywołała już też oburzenie. Po lewicowej stronie czytałem wpis pani Anny Żukowskiej, że widzicie, a chcieliście tego bosaka na marszałka, widzicie. Jeszcze nie widziałem tych komentarzy, ale jak pan redaktor mówi, że jest to oburzenie, to na poprawę humoru po wywiadzie sobie trochę zajrzę na lewicowe konta, żeby zobaczyć to oburzenie. Pod tytułem wgasić lewaka, okej. Adam Bodnar. Przepraszam osoby LGBT za krzywdę, której doznały ze strony państwa polskiego. Chciałby się pan przyłączyć do tych przeprosin? Ja mówię, że ja nie. Nie wiem, o co chodzi. Ja też nie wiem, o co chodzi. Może pan mi wytłumaczy. Nie, naprawdę nie wiem, o co chodzi. To znaczy... Czy według pana osoby LG... Pan profesor, minister, prokurator generalny Bodnar ostatnio zrobił kupę kontrowersyjnych rzeczy, a to jest ta, o której jeszcze nie słyszałem. A jakie kontrowersyjne rzeczy zrobił? No, próbuje przejąć prokuraturę bez podstawy ustawowej i nawet nie próbuje zmienić ustawy. To jest właśnie ciekawe, bo wydaje mi się, że pan jest jednym z niewielu głosów takiego prawdziwego rozsądku, bo nasza scena polityczna podzieliła się na dwa obozy, na dwa plemiona, na kibiców. Całą resztę, która jest bardzo duża. I na całą resztę, która jest bardzo duża. Pamiętajmy o całej reszcie. Tak, ale ta cała reszta często nie ma głosu, albo wydaje się, że nie ma głosu. A pan wydaje się być takim, przepraszam, że panu tutaj kadrę, jeszcze raz przepraszam, dziennikarz może nie powinien tego robić, ale pan wydaje się być taką osobą, która trzyma się rozsądku i mówi, że ale niszczymy prawo, niszczymy instytucje, po co to robimy? Nie można przywracać praworządności, niszcząc praworządność. To jest taki swego rodzaju paradoks, powiedziałbym, że jestem w partii, która jest uznawana za radykalną, niektórzy powiedzą nawet skrajną, chociaż ja uważam, że to jest nieprawda. Niektóre wypowiedzi, działania okej, ale cała partia uważam, że na tle sceny politycznej nie ma żadnej szczególnej cechy większego radykalizmu niż inne. Jeżeli radykalizm zmierzyć jakąś mierzalną miarą, na przykład skłonnością dokonania, nie wiem, jakichś daleko idących przeobrażeń życia społecznego, to ja uważam, że nasza partia jest być może najbardziej umiarkowana. Platforma Obywatelska jest w tej chwili radykalna bardzo. Tak, tylko to do ludzi nie dociera. Na przykład ja chodziłem na debaty przedwyborcze i w imieniu Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej pani Zielińska opowiadała horrendalne rzeczy. Pani wiceminister, tak? Tak, wtedy jeszcze nie była wiceministrem, opowiadała horrendalne rzeczy, na przykład o niebudowaniu elektrowni atomowej, całkowitym odejściu od paliw kopalnych, 90% redukcji emisji. Ja się chwytałem za głowę i mówiłem, kurczę, przecież to jest jakiś program jakichś fanatyków. Ale nikt na to nie zwracał uwagi. To znaczy nikt jakby podejmując decyzje wyborcze nie patrzył, co zapowiadają politycy tych partii. My na tym tle mówiliśmy, zostaniemy przy tym, co mamy. Udało się zdobyć odrobinę dobrobytu, odrobinę wolności. Dlaczego to oddawać? No i teraz ta pani jeździ w imieniu państwa polskiego, opowiada podobne rzeczy w Unii Europejskiej. Dopiero teraz robi się aferka medialna. Nie? Ale opowiada takie rzeczy, a potem okazuje się, że nie ma przyzwolenia rządowego na opowiadanie takich rzeczy. No nie ma. To jest chyba zaskakujące. Ale pytanie, jaka jest rzeczywista polityka rządu. Ale wróćmy teraz. I teraz na tym tle jest rzecz taka, powiedziałbym, dosyć nieoczywista. To znaczy ja zawsze byłem zwolennikiem praworządności. I my w ogóle, to jest mało znany fakt, że w środowiskach konserwatywnej prawicy jest przywiązanie do takiej wartości, jaką jest praworządność. I ona nie wynika w ogóle z tego, że ktoś nam to w Brukseli powiedział. To wynika głęboko dość, powiedziałbym, z myśli prawicowej, z konserwatywnych idei, katolickich idei, z koncepcji rozwijanych przez profesora Feliksa Konecznego, który tłumaczył, że jesteśmy częścią cywilizacji łacińskiej, gdzie opieramy swoje życie wspólnotowe na moralności i na prawie, na instytucjach, gdzie odrzucamy autorytaryzm, odrzucamy jakieś formy tyranii.
Tylko to są rzeczy, których prawie nikt nie wie. W związku z czym praworządność... Znaczy, nikt prawie nie wie o tym, że wy macie taki program? Że wy, że takie że są wy macie głębsze korzenie polskiej kultury, czy tej prawicowej myśli, powiedzmy konserwatywnej, tak? Narodowej. To, że narodowcy tworzyli zręby państwa polskiego także, nie mówię, że wyłącznie, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, ale narodowa demokracja przed wojną, że broniła praworządności przeciwko autorytarnemu reżimowi sanacyjnemu. Prawie nikt o tym nie pamięta, bo w Polsce mało kto jakby zna... To jest kult marszałka. Zna dobrze historię. Marszałka nie lubi tylko Ziemkiewicz. Kiedy ja przychodzę i mówię takie rzeczy, jak, które są dla mnie najzupełniej oczywiste, nagle niektórzy są zdziwieni, że na przykład właśnie nie popieramy tego, co robi Koalicja Obywatelska właśnie dlatego, że na to nie ma w ogóle podstawy ustawowej. To nie trzeba być pisowcem, żeby zobaczyć w tym jakąś wadę. Moim zdaniem mnóstwo prawników też widzi tą wadę. Tylko problem mamy z debatą taki, że do mediów zwykli prawnicy nie są w ogóle zapraszani. Zapraszani są tylko tacy prawnicy, aktywiści, którzy wiemy, co powiedzą. Tak, gdzie media wiedzą, co oni powiedzą i są zrzeszeni w tych stowarzyszeniach typu jakieś tam, co bronili tak zwanych wolnych sądów, które nie zaszkodziłoby, żeby były trochę szybsze. Rozumiem. Rozumiem grę słów. W związku z tym, o czym pan mówi, mam taki cytat. Mam cytat z pana Jana Grabca, ministra w rządzie Donalda Tuska. Cytat. Jeśli jakieś decyzje, orzeczenia czy postanowienia państwa zasiadających w Trybunale będą niezgodne z prawem, będą kwestionowały porządek prawny w Polsce, będą głupie po prostu, to trudno, żeby władze publiczne odpowiadały za współudział w tych nielegalnych działaniach i trudno, żebyśmy respektowali tego rodzaju decyzje czy ogłoszone komunikaty. Z całą pewnością nie przyczyniłoby się to do uporządkowania sytuacji w Polsce. I pan to, ja jestem przerażony. Czytam, że minister w rządzie Donalda Tuska mówi coś takiego, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zgodnie z konstytucją są ostateczne, nie można ich w żaden sposób zaskarżyć, że te orzeczenia będą przez grupę jakichś polityków oceniane, czy są zgodne z prawem, czy nie są, a jeżeli uznają, że nie są, to znaczy, że nie będą respektowane. To znaczy, że żyjemy w państwie, w którym nie ma prawa żadnego. Mamy pęknięcie, można powiedzieć, polityczno-ustrojowe w Polsce. To jest zupełnie już otwarta doktryna głoszona przez rząd, który rządzi obecnie, przez ludzi, którzy przejęli władzę. Co to znaczy doktryna pęknięcia ustrojowego? No to znaczy, że oni nie uznają części instytucji w państwie. Po prostu. Oni to głoszą dość otwarcie i moim zdaniem już możemy spokojnie to stwierdzić. To jest anarchia. Tak, żyjemy w stanie częściowej anarchii. Przy czym, żeby było jasne, wcześniej rząd PiSu też robił trochę podobnie. Nie? No, cała ta historia, od której się to zaczynało, z niepublikowaniem wyroku TK i nierespektowaniem go, to było dość podobne zachowanie. Tylko, że PiS się tak trochę cackał z tymi swoimi zachowaniami, nazwijmy to takimi anarchicznymi, czy z tym naciąganiem. PiS tak się trochę cackał w tym sensie, że próbował naginać konstytucję trochę tam, prawda? Ale jednak uchwalał ustawę. Zupełnie na grubo.